Objawienia woli Bożej Elżbieta Gaz. Czas na Europę. Nastał czas na Europę, aby odczuła wydarzenia. Wszystko się wzmocniło i ludzie ziemscy wariują, bo siła wzmacnia wszystko, dobro i zło. Każdy duch na ziemi odczynia i wyrównuje energię. Te dobre do niego wracają, ale te złe tym bardziej. Wszystko już zatoczyło koło i się rozlicza. Skutki zwrotne są bezwłocznie. Jest wasz czyn i natychmiast zapłata. Nic nie ujdzie nikomu, gdyż prawa Pana precyzyjnie działają. Energetycznie wszystko wyrównują. Nic nie zostanie zapomniane, nic zakopane. Wszystko właśnie teraz się odkrywa dla oczu i uszu duchów na ziemi, będącym w ciele ziemskim. Wszystkie żywioły bardzo precyzyjnie uderzają w ciemności, w duchy ludzkie, które zawarły przymierze z ciemnymi. Pozbawiają ciała ziemskiego, aby ten duch mógł jeszcze się spod panowania ciemnych uwolnić i rozwijać duchowo. Gdybyście siebie szanowali, to innych byście nie krytykowali i oceniali, gdyż dokładnie to samo do was wróci, tylko zwielokrotnione. Świadomość wasza na to nie powinna pozwolić, ale nie macie świadomości siebie ducha, nie macie świadomości praw Pana. To rozum was wpuszcza w maliny. Nie chcecie i nie chcieliście jeszcze słuchać prawdy. Kroczyć dla was najlepszą drogą, ale żywioły wam pokażą właściwą dla was ducha drogę poprzez duchowe odbiory i uczucia. Żywioły wzmocnione ogniem Bożym, płynącym cały czas przez część Pana na ziemi, wyrównują w prawach wszystkie wasze niewłaściwe czyny. Wszystko to, co sobie teraz jeszcze na ziemi będąc, wypracowujecie w pocie czoła. Sytuacje, kiedyś nie do pomyślenia, tu i teraz staną się codziennością. Wszystko stanie się możliwe. Ciemni będą atakować ciemnych. Ciemności naciskane światłem muszą się wyżyć do końca. Apogeum nieszczęść, cierpienia, bólu, wydarzeń na ziemi. Apokalipsa osiąga już punkt kulminacyjny. To upadek wszelkiego zła na ziemi. Ten dzień wyzwolenia duchów ludzkich z ciemnoty i zakłamania będzie wielkim, jedynym szczęściem i świętem zarazem, nieczczonym nigdy więcej. Wszystkie duchy zapomną, że kiedyś na ziemi było panowanie ciemności. Tutaj na ziemi zawsze już króluje miłość i prawda. Małpie królowanie rozumu, ciemnoty ludzkiej, kłamstw, fałszu i dogmatów raz na zawsze kończy swój los na ziemi. Wszystko się oczyszcza. Możecie się, ludzie ziemscy, spodziewać wszystkiego. Wydarzeń, kataklizmów, wody i ognia, ziemi i powietrza. W każdej chwili, od tego momentu nie ma spokoju. Każdy z was i energie ciemne wyżywają się ostatecznie. To wygrana walka z ciemnościami. Od tego momentu bezpieczni są tylko ci, co się rozwijają duchowo. Żyją zgodnie z prawami Pana oraz ci, którzy rokują jakiekolwiek nadzieje na przebudzenie duchowe. Reszta ludzi ziemskich może się spodziewać w każdej chwili, w każdym miejscu wszystkiego. Nie jesteście bezpieczni, gdyż nie uwierzyliście Panu. Pomimo ostrzeżeń i objawień na ziemi, podążacie drogą w przeciwnym kierunku niż miłość i wola Boża.